wiesz, mi powiedzieli, jak grałem z nimi w tego w Rainbow'a, no to powiedzieli, że jest granat, ale myślałem, że jak go zmienię dopiero i mógł go rzucić, a nacisnąłem G i mi wypadł w ręce. No, to tamto jest mylące, nie? Ja też tak tego chciałem rzucić, przycelować, ale jakby nacisnąłem i mi poleciał od razu. Okej. Troszkę podrasowaliśmy te nasze dywizje, że tak powiem. Kogo dzisiaj łoisz? Aktualnie nikogo, szczerze powiedziawszy, bo czekam, aż się wojna skończy, wiesz? A to jest kontynuacja wczoraj? Tak. Ale ładnie ci poszło z tymi Niemcami. No to wiesz, to z pomocą było, co nie? Najgorsze jest to, że ja jeszcze nie kumam, jak się robi te samoloty, jak mam robić z tymi samolotami, naprawdę gubię się. Trochę niestety. Cześć kulka. Wybity kulka, o. Nie, Ren, nie przechodziłem samouczka niestety. Jaszcząb. Kania. Na razie nie budujemy tamtych, tylko lecimy dalej. Tylko mógłbym jedną rzecz zrobić. No to są wraki. Nie mam fabryk wojskowych? Ciekawa. Wiem, dlatego właśnie w samoloty teraz idę, troszkę technologii w samoloty robię, żeby nie było takiej sytuacji, że ja nie mam czym zrzucić. Aktualnie myśliwce, co nie? Robię. Potem zobaczymy. Sekundę.
Paula aktualnie myje Demi i po prostu musiałem to zobaczyć, wiecie? Co robi? Demi myje. A. Musiałem to zobaczyć po prostu. Z kim ja się tu boję? Finlandzkie okręty? Dobra. Teraz tak. Jedna zmotoryzowana. A to się szybko przemieszcza. Jaki dalszy plan na wojnę, Apolino? Myk jest taki. Myk. Chciałbym, żeby w końcu się to skończyło, ta wojna tutaj. Co nie? Chciałem, żeby to się w końcu zakończyło, ale jak widać jest problem taki, że Japonii jakoś nie chcą. No. Dobić. I myk jest taki, że... Co ja mam robić teraz, szczerze powiedziawszy? Bo jak wypowiem wojnę komuś, na przykład Brytolom, czy komukolwiek innemu, no to zaraz będzie jedna wielka jebitka. Chciałem Bułgarię złapać. Chciałem Bułgarię złapać, ale ma zabezpieczenie od Francji, co nie? Jugoli nie mogę ruszyć, Greków nie mogę, Republiki Hiszpańskiej też nie mogę ruszyć. Jugosławię? Nie mogę też Jugoli ruszyć. Aktualnie myk jest taki, że jedyne co to Szwecję i Norwegię mógłbym ruszyć. Tylko, że jednej rzeczy się boję, że jak ja zaatakuję z terytorium rosyjskiego, to no... Zrodesant. To będę miał, wie, tych, problem taki, że no, Boże, jak to powiedzieć. Z terytorium rosyjskiego zaatakuje, to terytorium, które będę przyjmował, będzie dla Rosji, nie dla mnie. To zrób na nich desant od swojej strony. Przez Bałtyk. No. No dlatego powoli Bałtyk ten, ale... Ja na ten zmienię na obowiązkową służbę, żeby mieć większe zasoby ludzkie, żeby armię odbudować naszą. A samoloty będę budował, bo będę chciał bombę atomową zrzucić, no to... Jakoś chyba trzeba zrzucić tą bombę atomową na łeb komuś, co nie? Desant zrobię, tylko na razie, jak widać w produkcji, nie w produkcji, jak widać w rekrutacji, mam Marines, ale Marines aktualnie bardzo powoli to idzie, co nie? Aktualnie myślę, szczerze powiedziawszy, czy całkowicie nie ściągnąć. Żeby wszystkie wojska się odbudowały na 100%. Wiecie, potem będzie problem taki, że jak każdy dojdzie do maksymalnego drzewka w rozwoju wojsk, no to... Przebić się gdzieś to nie będzie proste zadanie. Co nie?
Ej, Juchi, mam takie pytanie. No? Tutaj jest takie coś jak takie bonusy? Coś w stylu, że Chiny mają bonus do technologii? No to zależy. Wiem, że mają bonusy inne drzewka technologiczne, każde państwo ma. Troszkę. A. Różni się to. Proszę, żadne dywizje nie są szkolone, to zrobimy sobie... O, jakie piski tam lecą. Okej, okay, Marinesa je będziemy rekrutować. Żeby mieć. Do desantu muszę mieć specjalne jednostki. Potrzebuję marinesów, żeby desantować. Inaczej nie zdesantuję po prostu niczego. Nigdzie. No, potrzebujemy stali teraz. Patrzcie, patrzcie. A nie, już jest na plusie stal. Reaktor jądrowy, 389 dni. No, gratulacje, kulka. LOL. Mamy 2 miliony zasobów ludzkich. Jedność narodowa 65. Okej. Okay. Wolny handel, gospodarka wojenna. Gospodarkę wojenną aktualnie mamy. Zostawimy ją na razie. Desant czołgami robiłeś, lol? Kania. Pustułka. Samolot następny. Szczerze powiedziawszy, zobaczmy. Samoloty w rezerwach. Myśliwiec. Wsparcia. Karaś, okej. Okay. Jeszcze bym samoloty bombowe, bombowce bym wybudował dwa. Mojego mokrego złośliwca? Daj go, daj ją tutaj. Daj ją. Czekasz gdzieś na ten... Ohoho. No co? No co? No ja też już mokry się zaczynam robić. Daj drugi ręcznik, czemu tak na raty? Dawaj go tutaj. I zaraz znowu zacznie piszczeć. Dawaj ją tu. O. Ale ci ucieka mapa. No w lewo, w lewo. Przesuniesz kursor? Czekaj, ja przesunę go już. No co? No co? O. No co, kulka? No co, kulka? Teraz się myjemy, tak? Radziecki piesek. Japoński. No mija chyba jest pod nogami. No co?
Boże. Nie mają w tych tej pierdzielach. Nie wiem. No co? No co? No co? No. Czekaj, 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 czekaj. Ja sobie poradzę, spokojnie. Ja sobie poradzę. No co? No co? Tam koncert ładny dawała, co? Może smakołykami? Ojcze. Ojcze Polski. Dawaj, dziecko. Dawaj, dziecko. No. O. Co, dziecko? Proszę. Tam? Okej. Czemu one nie produkują? Brakuje nam zasobów. Czego nam brakuje ogólnie? Ropy. Od Stalina pościągamy co nieco. Co by tutaj dalej robić? Modernizacja kawalerii. Wiem, że fabryki wojskowe są wolne, tylko co mi z tego przyjdzie? Na dół tam nie będzie mógł produkować niczego. Stal jeszcze od naszego Włodzimierza Stalina weźmiemy sobie co nieco. Oni tu kończą tą wojnę czy nie? Aha. No i teraz... Tu są stocznie... Tak zrobimy. Fortyfikacje brzegu. Najgorsze, że to wszystko długo czasu zajmuje, kupę lat.
Radiolokacja. Bomby jądrowe. Maszyna licząca. Tylko jedną rzecz chciałbym jeszcze zobaczyć, czy... Aha, jeszcze nie mam tej technologii, dobra. Stacja radarowa. Okej. A widzisz, FSK, ja wiem, że ja będę pod atakiem, dlatego ja buduję bunkry. Ja wiem, że ja będę atakowany, dlatego... Dlatego specjalnie buduję TT. Czego brakuje znowu? Ja buduję fabryki cywilne przede wszystkim do handlu, co nie? Bo nie mam tyle materiału, żeby wyżyć samemu. Szósty raz widzę to zaletnie. Będzie dziś ekipa? To nic więcej nie mogę zrobić na tym drzewku tamtym. Dobra, niech to się buduje. Niestety, żeby robić desant, potrzebuję to. A to jakoś wolno idzie, jak widać. Chociaż trzeba przyznać, że uzupełnienia całkiem znośnie są uzupełniane jednostki. Jest pustułka. Aha, silnika odrzutowego. Dobra, to teraz bombowca. Co to jest? Komar. Będziemy w łosia. Desantowców chyba jeszcze nie obadałem. Czego brakuje? Wolframu 4. To będzie co w doktrynie morskiej? Nie, to będzie w tutaj. Chyba. Doktryny lądowe, artyleria, czołgi. Piechota. Marynarka na samym dole? Jaka zakładka marynarka na samym dole? Boże, aż tyle brakuje nam? Wsparcia pojazdy samochodowe. To trzeba zmienić.
badaniach wybierz marynarkę i skroluj w dół. Czyli to. A tu, a już widzę. Transportowce. Dzięki. To następne, jak będę mógł, to zrobię to. Co brakuje? Wolframu. Jeszcze serio Wolframu brakuje? A, zaraz. Maszyna licząca. Dzięki! Hej, Bebo! A, no właśnie to myślałem tak. Zróbmy tak. Troszkę marynarkę trzeba rozwinąć też. Dobra. Nie wiem, wojska ruszyłem już, tak czy siak. Japonia, morska pod zero. Serio, Japonia nie skapituluje. Matko boska. Weźcie tą Japonię w końcu podbijcie, a nie. No to się w pale po prostu nie mieści. Szwecja ile ma wojsk? Norwegia mniej, dobra. Oni potrzebują jakiegoś dowódcy fajnego. Kopański. Kopański będzie Marinesami zarządzał. Tylko kolor im trzeba zmienić. Na niebieski. A taki jasny niebieski. O. Ulepszona maszyna licząca. Reny, atomówkę to się podadzą do Japonii.